Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje wszelkie prace wykończeniowe na budowie. Jego praca jest odpowiedzialna i wymaga wiedzy technicznej z zakresu budownictwa. Po wyborze i zakupie tapety przez inwestora oraz zgromadzeniu niezbędnych narzędzi, technik może przystąpić do jej położenia. Ściany przeznaczone do ułożenia tapety powinny być suche, czyste, trwałe i lekko chłonne. Technik wygładza ściany papierem ściernym, demontuje gniazdka elektryczne, następnie odkurza całą powierzchnię ścian i ewentualnie pokrywa środkiem gruntującym. W czasie tapetowania musimy pamiętać o tym, że jeśli jest to możliwe, należy do tapetowania zdemontować oprawy gniazd elektrycznych i włączników oraz grzejniki. Przed rozpoczęciem tapetowania koniecznie należy zapoznać się ze wskazówkami producenta tapety. Niekiedy producenci zalecają stosowanie kleju specjalnie dostosowanego do typu tapety. Technik odmierza tapetę, a następnie ją przycina. Odcinki tapety powinny być dłuższe od wysokości, na którą zamierzamy wytapetować pomieszczenie. Aby uniknąć błędów, powinniśmy przycinać je kolejno w miarę tapetowania. Pracownik wyznacza pionową linię, wzdłuż której zostanie przyklejony pierwszy pas tapety. W trakcie procesu klejenia tapet należy docisnąć je do ściany przy pomocy gumowego wałka lub szczotki tapicerskiej. W trakcie czynności docinamy lekko wilgotną tapetę przy listwie przypodłogowej i suficie. O jakości prac, czyli efekcie końcowym, będzie decydować prawidłowe przygotowanie powierzchni, sprawdzenie jej pod kątem nasiąkliwości, ewentualne gruntowanie, odpowiednie przygotowanie tapety oraz dokładność jej ułożenia. Na koniec pracy pracownik montuje gniazda elektryczne oraz sprząta powierzchnię. Do jego obowiązków należy m.in. przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania, montaż zabudowy z suchego tynku, montaż sztukaterii i paneli ściennych, układanie paneli, glazury i terakoty.